Siemaneczko, z tej strony Bronczek. Jestem dzisiaj z Bolkiem i z Mikim ponownie. Cześć. Cześć, witajcie. Jedziemy sobie, właśnie jesteśmy w drodze do mojego taty do pracy. A przed nami jedzie Ursus z gospodarstwa rolnego Mokrzyn z przyczepą do malowania. Do mojego taty do pracy jedziemy. A przed nami jeszcze jadą 3 samochody i nie mogą go wyminąć. Przed nami jeszcze jadą 3 samochody, jest jakaś ciężarówka. Jak się wychylę tu, to będziesz może widział. O, zobaczcie. Teraz będzie ciężko, bo chyba tutaj jest górki droga będzie zaraz. Mam nadzieję, że go miną. No i przyczepa zostanie wypiaskowana, uszczelniona i potem będzie malowana. I wszystko u mojego taty w pracy będzie robione na halach. No to już na pewno, tutaj proszę bardzo mamy skup takich... No taki dealer można powiedzieć. Jo, taki miejscowy. Miejscowy, rozprowadza towar po swoich pobliskich mieszkańcach. Który kupuje maszyny, odmalowuje i sprzedaje jako takie, wiecie. No i bardzo dobrze. Ale nawet fajne są, nie są takie złe. No nie. Ciekawe jak chodzą jeszcze, nie? No właśnie. Może zajeżdżone są. My też? No tak. No my też. A, to my już go nie miniemy, bo to już jest końcówka. Jak heblował, widziałeś? No. Wiesz tu prosto? No szybko, szybko, szybko jedź. To zdążymy go tam jeszcze nagrać, jak będzie wjeżdżał. Kurwa, ale weź, bo urywasz ośki. Daj mi szybko. Dada siso. Ale nie na ręcznym, nie na ręcznym. Dobra, dobra. Boże, bokiem przeciął. Stój, 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 stój. Zoba, zoba, kolejna dostawa. Ktoś nie poznał. Poznał, odmachał przecież, tam to zabierają. Tam jakie ładne medy, te... Bogów się stanął. Jest moc. Jedziemy za nim. Jedziemy. Uważaj, Gabu, z kim jedziemy. Zamówionych 140 sztuk. Tych? A mamy zrobione 80. Nie, nie, laserem nie. Laser nie przypali tego. Azma. Ucieczka. No. Ma ktoś paluszki? Wow. Tak? Tak. Tu wkładają baloty, całe to je kroi. Tą rurą idzie. Może później takie jak przejdziemy maszyny. Tam jest odpylacz, pyłu nie może być, pyłu się odciągnąć musimy. Żeby to wymieszało to, a tu nie wymiesza tego. Pasieczka spada, w środku jest taki, dwa takie łapy, one tylko zgarniają te otwory. Ale nie ma jakby takiego, żeby mieszania, żeby to wymieszało to spójnie. Dlatego jak trafi balot mokry, to od razu wszystkie maszyny stają. Cieszne. Czyszczenie i tak dalej. To my na właśnie na opalanie to wszystko... No trudnie, trudnie. A tak musieli mieć 600 metrów drzewa, żeby to opalić. A temperatury od mokrego drzewa nie ma. To gdzieś składowane musiało być. Do tej tulei, nie? No w tej tulei jest temperatura 300 stopni i łódź. To jest wszystko. To zimą to się fajnie robi, ciepło, nie? No ciepło, grzeje to. I tak, to jest ciepło. To jest środku grzałka, nie? Temperatury i ciśnięcia i takie tak pesanie to wyrobi. A niektórzy przychodzą, co wy tutaj dodajecie do tego? Nawet to wygląda, nie? Co ci powiem? Ale to musi... Dźwięk ładny, co? To? No. Jakby zapiął do pola i tak wygląda. To tak jakby się wiaszał na kulturze. No dlatego to nie jest taka, wiesz, do tego, do roboty w polu, nie? Kosiarka jedna, kosiarka druga, kosiarka trzecia jest tam, kosiarka czwarta jest podpięta pod Lamborghini, zaraz pójdziemy zobaczyć. Ładowarka CAT, malowana w tamtym roku, no dosyć dobra do ładowania balotów, znaczy do nie ładowania, tylko do układania na wysokie stogi. Proszę bardzo, bus firmowy, który na złom niedługo pójdzie z taką. Ładowarka to nie skupowa klat model. Nie chcesz kupić busa, bo i tak na złom pójdzie. Tu mamy cyklopa. Zrobiony tutaj własnoręcznie, tak, tylko części kupione. Tutaj mamy prasę Fiat Agri, model 58-80. Prasa pasowa. To jest przyczepa, która tutaj stoi, ona nie jest nasza, nie ten, tylko miała być po prostu malowana, ale coś tam nie wypaliło. Tu mamy Lamborghini, model 190 i Zetorek 7245. Możecie tam kojarzyć z filmików na drugim kanale moich, wrzucanych tam ponad 2 lata temu, bo przeważnie teraz jak jest akcja sianokosy, to nie ma czasu, żeby coś nagrać, bo trzeba po prostu prasować. Mam prasę, jest jakaś prasa niemiecka, nawet nie znam dokładnie modelu. Glebogryzarka Talexu oraz tutaj mamy jeszcze zgrabiarkę dwustronną gwiazdową, a z tyłu do ciągnika Lamborghini jest podpięta kosiarka Kuhn dyskowa. No i tak tutaj wygląda reszta maszyn. Oczywiście jest jeszcze z ciągników jest jeszcze Belarus, John Deere, który jest rozłożony aktualnie na hali, bo jest wymieniana tapicerka w środku i tam mały przeglądzik przed sezonem. Oraz jest jeszcze Landini, który jest w naprawie, i renówka też w naprawie. Też takie przygotowania, można powiedzieć, do sianokosów, które już niebawem, bo dopiero od 1 sierpnia. Tłumaczyć nie będę się, po prostu od 1 sierpnia i tyle. Through the highways till my shadow turns to sun rays and I...